Pani Kasiu! Halo? Good morning. Sorry. One moment, pyta. Coś po angielsku? Oczywiście. Powiedz, że jak ktoś chce, to żeby zadzwoniła później. Hello. How can I help? If you're interested in our offer, you should call later. Thank you, bye. Wow. O, znowu. Halo? Bonjour, ten znowu po francusku. Powiedz to samo. Bonjour, comment je peux aider? Oui, nous avons une offre très intéressante de camp pour les enfants et les adolescents. Il suffit d'appeler plus tard lorsque Madame Cachat sera de retour. À bientôt! Dzień dobry, panie dyrektorze! Pani Kasiu, no gdzie pani była? No, tu telefony za telefonami dzwonią cały czas. O, znowu, proszę. Halo? Espanol. Buenos días. Gracias por interesarse en nuestra oferta. Tenemos una oferta muy interesante para niños y adultos. ¿Podría llamarle después? Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Pani Kasiu, może mi pani powiedzieć, co to wszystko znaczy? Panie dyrektorze, bo tak pomyślałam sobie, że może poszerzylibyśmy naszą ofertę na skalę międzynarodową. Jak to? No, będą międzynarodowe obozy. Przyjeżdżałyby do nas dzieci z całej Europy, a nawet z całego świata. Nie, absolutnie, to jest wykluczone, ja nie chcę tego słuchać. Ale... Proszę tych pań, natychmiast zaprowadzić do dyrektora. Ale co oni zrobili? Spiskowali przeciwko moim zajęciom. Zresztą, niech sami powiedzą. Ja tylko powiedziałam, że nie chcę chodzić na zajęcia z teorii. Przyjechaliśmy tu, żeby trenować, tańczyć, a nie żeby siedzieć w książkach. Cisza! Milcz, gdy chcesz coś powiedzieć. Cóż za brak kultury. Do dyrektora! Ja już dłużej tego nie wytrzymam. Pora na zmianę. Wielką, kulturową rewolucję. A wie pani, że ja też chciałam jakieś zmiany wprowadzić? Poszerzyć naszą działalność na międzynarodowe horyzonty. Obozy z uczestnikami z całego świata. Ale dyrektor nie i nie. Międzynarodowe obozy? Podoba mi się. No ale jak dyrektora przekonać? Zrobimy Festiwal Trzech Kultur. Czterech kultur? No dlaczego czterech? No to zróbmy Festiwal Kultur Wielu. Tylko w tajemnicy przed dyrektorem. O niczym nie może się dowiedzieć. Top secret! Spotykamy się poza ośrodkiem, bo nasze spotkanie jest ściśle tajne. Jasne? Dyrektor o niczym nie może się dowiedzieć. On to nigdy o niczym nic nie wie. Po prostu dyrektor boi się wszystkiego, co nowe, a my musimy przybliżyć mu kultury z całego świata. To znaczy, musimy zorganizować taki festiwal. Każdy z was wybierze sobie jakieś państwo i ze swoją grupą go przedstawi. To ja może wezmę Amerykę, bo bardzo lubię frytki i hamburgery. Frytki i hamburgery? No w sumie to o to chodzi właśnie. Kuchnia, jakiś narodowy taniec, tradycja. Zresztą pani Honorata jako wybitny kulturoznawca jest do waszej dyspozycji. Co, fajne? Jest to jakiś pomysł, ale co my będziemy z tego mieli? 200 zł. 200 zł? To co się głupio pytasz? Wiadomo, że i tak nic z tego nie będziemy mieli. Dziewczyny,
Może nie bądźcie już takie interesowne. Przecież jak się dyrektor zgodzi na te międzynarodowe obozy, to będziemy tutaj mieli ludzi z całego świata. Wiecie, jaka to jest szansa na przyjaźnie na całe życie. To co? Do roboty. Spójrz na ten śmieszny obrazek. Ale super. Dziewczyny, mamy wybrać sobie jakiś kraj i czegoś będziemy się o nim uczyć. Kolejny głupi pomysł dyrektora. Tym razem to Kaśka wymyśliła i to wszystko w tajemnicy przed dyrektorem. A widzisz, to może być nawet fajne? Ale co? No te kraje. Może honorata zamiast kolejnych wykładów na temat historii teatru opowie nam na przykład, jak się spędza czas wolny w Hiszpanii. Ale ja wiem, jak Hiszpanie spędzają czas wolny. Byłam tam rok temu na wakacjach. Otóż nic nie robią. Cały dzień jest siesta i mają bardzo dużo wolnego czasu. Podoba mi się. Bierzemy Hiszpanię? Okej. Okay. Tak. Dobra. Znajdę jakąś stronę internetową na temat Hiszpanii. Dziewczyny, od razu wam mówię, że bierzemy Amerykę. W Ameryce wszystko jest perfekt. TikTok, Netflix, Charlie D'Amelio i wszystko inne, co jest piękne w życiu, jest z Ameryki. A do czego bierzemy tę Amerykę? No, do tego festiwalu Kaśki. Każda grupa musi wybrać sobie jakieś państwo i opowiedzieć o jego kulturze. Kultura i Charlie D'Amelio? To się może Kaśce nie spodobać. Ale spróbujmy. Ej, no weź! Stop! Musimy wreszcie wybrać jakiś kraj. Cokolwiek, może jakąś Mongolię albo Japonię Południową. Chyba Koreę Południową, geniuszu. Nieważne, i tak nikt nie zna tych krajów i będziemy miały mniej do roboty. O, a tak się składa, że mam flagę Japonii. Dobra, bierzemy Japonię. Powiedzieć, po co pani te bzdury opowiada młodzieży o tych festiwalach, obozach międzynarodowych? Przecież chyba jasno się wyraziłem. Nie ma na to mojej zgody. Ale panie dyrektorze, ja nic nie obiecywałam. Chciałam tylko, żeby dzieci kultury innych krajów poznały. Pani Kasiu, nawet gdybym chciał, to i tak nie mamy międzynarodowej kadry. Panie dyrektorze, właśnie kadrę mamy wspaniałą, najlepszą. Pani Irina zaczęła świetnie po amerykańsku mówić. Wie pan, od kiedy parę miesięcy temu postanowiła, że już ani słowa po rosyjsku nie powie, to teraz kocha wszystko, co amerykańskie. No wprawdzie Valery i Morticia niewiele w ogóle mówią, nawet po polsku. Ale Fermata, od kiedy ten śpiewak Caruso ją rzucił, zakochała się w jakimś hiszpańskim aktorze i cały czas seriale ogląda.
ale dzięki temu świetnie po hiszpańsku mówi. Pani Kasiu, ja bardzo panią proszę, niech się pani zajmie kuchnią i pokojami, dobrze? Niech pani się w sprawy artystyczne nie miesza, bo jak tak panią słucham, to zaczynam tęsknić za pretensją. Kaśka zna ojca dyrektora dłużej ode mnie i ciągle nic o nim nie wie. Padre nie zna żadnego z języków. I to jest przyczyną tego jego stracha na punkcie innych krajów. Podobno kiedyś uczył się włoskiego. Nauczył się 5 zdań w kółko i powtarzał. Może jakby angielski umiał, to by łatwiej było go przekonać do obozów międzynarodowych. Musi znaleźć sobie jakieś korepetycje. Wiecie, wakacje pewnie dużo nauczycieli pracy szuka. Może gdzieś w mieście, ale nie tutaj. Spróbujmy. Angielski online z każdego miejsca na świecie. Nic online nie przejdzie. Poznajmy się polsko-angielskie konwersacje. O, ta jest ładna. I chce się uczyć polskiego. O, przyjechała z Ameryki i ma polskie korzenie. Pisz, może zgodzi się uczyć naszego padra. No nie wiem, mi się średnio podoba. No co ty, jest super, pisz. Pani Kasiu, wszystko słyszałam. No ale chyba się pani nie podda. Kultura i dziedzictwo narodowe są warte wielu poświęceń. Kadro, proszę się nie przejmować. Mam przyjaciół artystów na całym świecie. Do wyboru do koloru. Jak pani kogoś wybierze, zarezerwujemy lot i pojutrze tu będą. Dziewczyny, po co was tu tyle przyszło? Przecież mówiłam, że spotkanie jest ściśle tajne. Ale po co to spotkanie? Przecież festiwal jest odwołany. Festiwal odwołany, ale walka o obozy trwa nadal. Pani Honorata cały świat kultury i sztuki na nogi stawia właśnie, żeby nam tu najlepszą kadrę z całego świata ściągnąć. A będzie ktoś ze starożytnego Egiptu? No co ty, przecież już nikt dawno nie żyje ze starożytnego Egiptu. No dobra, dobra, ale my w szkole się uczyliśmy o starożytnym Egipcie. Jakoś nie przeszkadzało nam to, że tam nikt nie żyje. Ze starożytnego Egiptu nikogo nie będzie. W ogóle nikogo nie będzie z Egiptu. Ale z Azji może. Zresztą zobaczycie same, to będzie niespodzianka. Dobra, a teraz zaczynamy akcję przez żołądek do serca. Przez żołądek do serca? To jest jakiś pomysł medyczny? Medyczny? Nie no, tak się mówi. Na takie warsztaty kulinarne. Padre posmakuje różnych potraw i może się w nich zakocha. A kraje mogą przynajmniej zostać te, co na festiwalu? Jasne. Tylko pamiętajcie, wszystko top secret. Przyjedzę. Dziewczynki! A gdzie wy idziecie z tymi wiadrami? Dlaczego nie na warsztatach kulinarnych? Idziemy na zbiory. Na zbiory? Wie pani, do potrawy francuskiej. Chcecie zbierać jagody do ciasta francuskiego? No nie za bardzo jagody. Wie pani, jakie są drogie mrożone ślimaki? Na początku chcieliśmy zrobić krewetki, ale ci z kuchni hiszpańskiej wszystko wykupili. Ślimaki? No, sama pani zobaczy. Przysmak kuchni francuskiej. Będzie niespodzianka. Będzie niespodzianka. To idźcie. Mamy luz. Hamburgery. Dyrektor to uwielbia. Dołożymy jeszcze sałatę i pomidory i Kaśka będzie zachwycona. Dziewczyny, wiecie może, gdzie są warsztaty zrobienia sushi? Sushi tutaj obok. Dzięki.
dyrektorze. Przedstawiamy potrawy z kuchni świata. Japońskie sushi. Paella z owocami morza. Francja. Niech pan lepiej nie pyta, co to jest. Bon appetit, jak to mówią. A od nas hamburgery. A gdyby coś panu nie smakowało, to radzę to wszystko popić kolą. Pani Kasiu, to był świetny pomysł z tymi kuchniami świata, ale ja nie wiem, czy powinno się je wszystkie mieszać. Francuskiego. Ojciec Francuz, matka Polka. No przecież wiem. Sama ją wybrałam. Jak u? Chopina. A. No, tylko żeby ten Chopin padre się spodobał. Bonjour, Brigitte Delacroix. Witaj serdecznie. Bonjour. Jour. A w czym mogę pomóc? Może weź walizki? Walizki? A pani do nas? Lekcję baletu mogę zacząć jeszcze dziś. Nie, to jakaś pomyłka, bo my mamy już komplet kadry. Rozumie pani. Rozumiem, rozumiem. Na śniadanie zawsze poproszę bagietkę z marmoladą, a do obiadu lampkę wina z Bordeaux. Pani chwileczkę poczeka, ja zaraz to wszystko wyjaśnię z panią. Pani Kasiu! Włączone? Chwileczkę. Będziesz musiał coś powiedzieć. Tak. Witamy panią bardzo serdecznie. Bienvenue, madame. Niech się pani czuje jak u siebie w domu. Très comme chez toi. I na nikogo nie zwraca uwagi, tylko idzie prosto do pokoju 107. Allez directement à la chambre 107 et ignorez quoi que ce soit. A od jutra zajęcia. Cours à partir de demain. I jeszcze niespodzianka. Une surprise! Pani Brigitte! Pani Brigitte! Brigitte? Nie, ja Simon jestem. Szogun, dla przyjaciół. Dzień dobry, a w czym mogę pomóc? To raczej w czym ja mogę pomóc. Ojciec Polak, matka Polka. Żeby się tylko nie wygadał, że od 20 lat w Japonii mieszka. Ja prosto z Japonii przyleciałem. Żeby się tylko nie wygadał, że ja go tu ściągnęłam. No Honia mówiła, że mogę się przydać. Honia? Jaka Honia? No Honorata znaczy. A, pani Honorata. Ale nie za bardzo wiem, w czym miałby pan nam pomóc tym swoim wykrywaczem metalu. To nie jest wykrywacz metalu. To jest miecz samurajski. A. Chce pan zobaczyć? Nie, nie, to niech się pan rozgości, dobrze? Pani Kasiu! O, pani Kasiu, gdzie jest pani Honorata? A ja nie wiem. Ale ma pan gościa. No tak wiem, Honorata ich zaprosiła, ale bez mojej zgody. Ale tych to nie.
W gabinecie ktoś na pana czeka. Pani Kasiu, a kto to jest? Pana córka. Moja córka? Pana córka ją zaprosiła. Będzie pana uczyła angielskiego, wie pan, takie polsko-angielskie konwersacje. Zgodnie z planem. Padre ma teraz te lekcje angielskiego, a my możemy przejść do realizacji naszego planu. No, tylko żeby ten młody wszystko dobrze przetłumaczył. W sumie mówię w 7 językach. Nie powinienem mieć problemu. Ale tu nie trzeba nic tłumaczyć. Wystarczy powiedzieć po polsku, że będzie pokaz i że każda grupa ma przygotować jakiś taniec. Albo przeczytać to po prostu. No. Ale przyjdzie pani jutro? You come me? Zapraszamy bardzo serdecznie na międzynarodowy pokaz tańców. Już jutro wieczorem każda grupa przedstawi pokaz taneczny wybranego przez siebie kraju. O, jutro będą tańce narodowe. Polonez, Krakowiak. Okej, see you tomorrow then. Bye. Padre, jak zaczął się angażować w tą naukę angielskiego. Jeszcze trochę, a będzie mówił jak native speaker. Chodźcie, chyba mam pomysł na nasz taniec i wiem, kto pomoże nam go przygotować. Patrzcie na to. Japoński taniec z wachlarzami. To może być fajne. Może dla małych dzieci. Ja na pewno nie będę tego tańczyć. Juta mai lub nion hambuja? Oła, wyglądają dziwnie. Nie wiem, jakby. Ej, dziewczyny, może Szogun będzie znał jakiś japoński taniec? Może, trzeba sprawdzić. Żeby pokochać hiszpańską muzykę, musicie mieć ją w sercu. Czuję to. Ja też. Ja tam nic nie czuję. Chyba mi serce nie bije. Serce jest po drugiej stronie. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que pueda haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y llora cuando tiene que marchar. Por eso se oye este refrán que viva.
teraz siadajcie i powtarzajcie po mnie, proszę. Francuski taniec klasyczny to podstawa każdego tańca. Francuski taniec klasyczny to podstawa każdego tańca. Nawet hip-hop czerpie z niego inspirację. Nawet hip-hop czerpie z niego inspirację. Francja wyznaczyła trendy taneczne dla całego świata. Francja wyznaczyła trendy taneczne dla całego świata. Porozciągajcie się jeszcze trochę, a ja już pójdę. Mam spotkanie z dyrektorem. Panie dyrektorze, bo czeka już na pana pani Irina, tylko jakaś zdenerwowana. Niech pan ją uspokoi, bo znowu zaczęła po rosyjsku gadać. Jak można dzieciom takie głupoty opowiadać, że balet jest z Francji? Ta francuska bagietka głupoty opowiada. Ja tego nie zdzierżę. Bonjour. Bonjour? Ty bonjour. Takie głupoty to możesz opowiadać dzieciom w Paryżu. Podważać taniec pochodzący jeszcze z czasów Ludwika XIV to jakaś totalna impertynencja. Prawda jest taka, że balet Kakczajkowski z Petersburgie. Nie będę z panią dyskutować. Dzień dobry. My na zebrania. Tak, bardzo proszę. Tak, dobrze. Panie się już nie denerwują, dobrze? Bo taniec z Petersburga i z Francji jest równie wspaniały. Prawda. Tak, poprosiłem państwa o to spotkanie dzisiaj, ponieważ szykujemy pokaz. A zależy mi bardzo na tym, żeby ten pokaz był wyjątkowy. Ameryka pokaże coś definitely especially for us. Francja również. To dobrze, bo zaprosiłem bardzo wyjątkowego gościa i nie chciałbym się skompromitować. No, grupa z Japonii nie ma tańca, ale pokaz będzie niesamowity. Sztuki walki, wie pan. Bo gdyby poszerzyć ofertę o część wokalną, to my możemy przygotować coś hiszpańskiego. Znakomicie, no taniec, śpiew, no to będzie, jak to mówi młodzież, petarda. Ladies and gentlemen, witamy państwa na wspaniałym pokazie kultur, gdzie jako pierwsza wystąpi Ameryka!
Entre flores, fandanguillos y alegría nació mi España, la tierra de amor. Solo Dios podría hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este ratán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que pueda haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y llora cuando tiene que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor, saluda paseando a su cuadrilla. Chodź tu. Zapytaj pani, czy jej się podobało. Padre asked, can you end up the super lessons, cause whole cab is laughing of him. Tak, i zapytaj, czy zechciałaby w przyszłym roku poprowadzić obóz międzynarodowy. Padre says I need to learn Polish quickly and get to work, because international camps are waiting. And don't forget who's boss here. My daughter. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que pueda haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y llora cuando tiene que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, tiene otro sabor, y España es lo mejor.